Ten dźwięk oznacza tylko jedno. 22 kwietnia 2018. Sumy już na terenie Zabrzega. Welcome to my world. No i zaczynamy rajza.
Ja użyję we Pszczynie, w parku, nie jada przez park, z kuli tego, że tam jest pioruny ludzi i po wszystkich trasy to jest jeden wielki tor przeszkód. No, w sumie niedziela z zakazem handlu. Tutaj mamy Pszczynka. A tam jakaś impreza jest. I ja tam nie jadę. Ja już je w lesie kobiórskim w okolicach Piosku i Czarkowa. Ja sam genau. Miałem spotkanie ze zaskruńcem albo to żmija, ale w każdym razie coś ikej uciekało przede mną w trowie, takiego wijącego się. No, jak to będzie, jakby to była żmija, jakby mnie użarła, to by było nieciekawie, bo to by trzeba było gipko dostać jako odstrutka, surowica tak zwano. Bo to od razu by zakażeni było. Ja. No, pogoda mamy prawdziwie letnio. Ja. 21 stopni było, jak Jorzech wyjeżdżał z chałupy tam na gradach. A teraz to będzie z 25 nawet, albo 6. Zaraz to zobaczymy. Wiele też je. No tu mi nawet pokazuje 28. 28, no. Może i we słońcu tyle będzie. Ja. 20 km prawie, 19,5 dokładnie. Słuchajcie, tam jest jednostka wojskowa. W Czarkowie. Ja, tam była ta jednostka wojskowa. Ta nie będę teraz łaził, bo same mokro. Ale tutaj mogę skręcić. Chcesz dać pozór, to by tu żadnych żmijów nie było. Ha! Jest zaskoczeni. Bo się okazuje, że tego budynku już nie ma. A tu był. Ha, ha, ha! Rozkurzyli to w diabły. No to mamy nowina. Ja był święcie przekonany, że tu budynek jest taki, a tu już tego nie ma. No nic no, jademy dalej. Ha, ha, ha. Ja już mam prawie 30 km. Jerzech przy jakimś krzyżu. Na krzyżówce w lesie. Tam jest trasa plesówka. A ja jadę w stronę, no chyba Orzeszo. Łaziska Orzesze, może tam kaj. O pieruna, ale to się strzeliło. Kamień z pod łopuny. Już drugi raz taki coś mi się dziś otraciło.
Ja tu kiedyś jechał chyba w zeszłym sezonie, to ta sam strasznie lało tu. Ale polecą te drogi tutaj. Na koło, czy jak to woli na rower. Idealne. Na szosówka nie, ale na taki górol to ja. A ja jechałeś między Kobiurem a Suszcem. Powiat pszczyński. To jest taki moment, kaj nie wiem, kaj je. Kaj ci żeś wyjechał? Ja nie wiem, kaj. Ale tam zdaje się widza łaziska. Ja. Tam gnał są łaziska. Kurde, ja się zastanawiam, czy ja jest w Polsce, czy w Czechach. Przed chwilą hop ciął coś i szlifierką kątową. Jakaś w Orzeszku. Katowice, Ruda Śląska. Dlatego co zamarzył, to dosłownie w łeb szedł.
Słuchajcie, ja trochę z drugich podupił, ale się kapnął mą mapa ze sobą. Jada szlakiem na Ruda Śląska. Jadymy na Orzesze Jaśkowice. Zajrzę w pomyli w drugi. Ale je mam. Teraz to mili ludkowie, ja jest w Orzeszu i Jaśkowicach. Zaraz wam pokażę coś, co w kiesi tu było. Ja. Teraz to mili dawno mnie tu nie było. Słuchajcie, tu kiesi była Abana, czyli linia kolejowa. Ja.
Jeszcze maszty stoją. Tutaj były te glajzy, nie? Logry. I jeszcze na asfalcie widać, jak to szło. O pierdolę. Tak to tu szło. Tam tutaj te glajzy krzyżowały się pod kątem prostym. To tu mówię przerobione fest. Ale tak to tu szło. Ja, tak to tu wyglądało. Jak to się tu krzyżowało, tak pod kątem prostym. A joje dali w Orzeszu Jaśkowicach, taki odpoczynek tu jest. Fajne. Trasy rowerowe. Ta jojeka iść tu. Ja. I to tu pojedziemy. Kajś tu. Bryczna albo Armii Ludowej. Kurde. 22 lipca, 1 maja, to takie wszystko z komuną się kojarzy, ale jest dekomunizacja, także te nazwy długo nie wydą. Ramża, meteoradar. Sam cyklistów dość dużo. Coś się mi dzieje z GoPro. Jest już filmuję z normalnej kamery. Ja jadę w kierunku Bełku. No jest różnica w obrazie z tej kamery, ale sam dajcie pozór, tam się zdo. Tam ciepło, kurczę, takie uciekło. Kurde, popatrzcie, jak to się nagrzało. Tu są też bieda szyby. Kaj wydobywali jakiś węgiel nielegalnie.
takie dziury po tym lesie tutaj są. I tak to tu było. Tym. Ja, tutaj mamy radar meteorologiczny Ramża. Gnał. Dawno żech tu nie był. To jest autobana A1. Ja, w Dębieńsku. Ona jest oczywiście zakryto wyciszeniami, ale tu ona jest, autobana A1, autostrada bursztynowa. A ja bym teraz pokorzał to miejsce. Ja już jestem w Dębieńsku Wielkim. Słuchajcie, ten kościół. To jest kościół, kaj kręcili film Msza. Ja. Gdał. Dębieńsko. Film Śląski Msza Eugeniusza Kluczniuka. Ja, Gdał, to jest to. Właśnie mam ten film puszczony na telefonie. To jest to miejsce, kaj ten film kręcili. A nie widać. Nie, ale żeby zdążył, bo na 5 minut się Ja, to jest to. To jest ten kościół. A dobre. No to fajnie, że trafił tutaj do Dębieńska pod ten kościół. Kaj ten film kręcili. Eugeniusz Kluczniok, film Msza. To jest klub filmu niezależnego z Rybnika. Także polecam do obejrzenia. To jest to miejsce. To tu jest ta okolica, kaj oni szli, oni tam kaj szli, ja to przed chwilą na tym filmie obejrzał. Na telefonie jakiś bar u Jurka. Ja, szynk. Taki. No i dobre, no to zobaczymy, kaj to tam jest.
godnie się obudzi. Jada tajsi do Chudowa. Chudowski stawy. Jaka jest umek. Tutaj jeszcze nie był. Tutaj tym szlakiem mnie prowadzą. Niebieski i żółty z PTTK. Także to znak, że Kajsi do zamku dojada. Jeśli wierzyć orientacji, to jest blisko zamku.
prawo szybko. Ja, to już jest zamek w Chudowie. A na Ciferblacie już jest 65 km. Impreza. No, do jakiegoś szynku za jedzeniem trzeba by było stać z godzina. Są ludzi w pioruny, ale miejsce warte polecenia. Trasy rowerowe. No i blisko do Gliwic, Zabrza, Rudy Śląski, Katowic. A ja jadę na Mikołów. Ja jeżdżę w miejscu w cyklu, nie wiem, Kaiser je, ale tam coś widać po prawej stronie, jakiś włas. Pierun wie, co to jest.
Słuchajcie, ja już w Mikołowie, nożek się wdupił na jakości dwupasmówka, a tego to ja nie chcę, ale widać już na kobiór i na pszczyna i tam pojada. Ja już jest w lesie kobiórskim. Teraz kibeda skręcą na Piosek w lewo. Ja. To jest trasa rowerowa na Katowice i na Tychy. Kurde, zima się już zrobiło. Ale chcę jak najprędzej przez ten las przejechać z kulitego, żeby się cima nie zrobiło. Bo po cimoku to ja by tu nie chciał jechać. Tam się zaś kosi wyłanią. Nawet wystać się nie dają. A ja już mam 96 km. I zero zmęczenia. No, i tu zawieramy pętla. Ja, na tych płytach tam w prawo tam ten garaż był, nie? Ta jednostka wojskowa. A ja zamknąłem pętla tutaj. Czyli teraz jest tak, że jada tą samą trasą na Pszczyna. A potem pojada inaczej, bo mi zawrą wał. Ja, to już jest ta trasa z Piosku na Kobiór, Tybetuny. Ja. Ja już jest w stroju wieczorowym, że tak powiem, odlaski muszą być. No i co? Biada to już mamy. 98 km. Nie ma źle. Czyli seta będzie spokojnie, nawet koło 110. No i dobra, koniec tego blędzenia jadę. Zomek we Pszczynie. Nie. Już ci ma.
Gdyński rynek. Ja już jestem na granicy Pszczyny i Goczałkowic. Droga krajowa numer 1. Sam ruch niesamowity. A ja jest na takim, jak powiedział, chodniczku koło tej dwupasmówki. Dajcie pozór, jak wynał jadę. Ciekawe, czy to wiele daje, takie wyciszenia. Może i coś sikaj tam dołu. Goczałkowice Zdrój. Uzdrowisko. Impreza. I wjeżdżamy do Czechowic Dziedzic, powiat bielski, czyli do mojej gminy. Dawno granica państw. Tutaj były Prusy, a po stronie czechowickiej już Austria. No i powiedział, po stronie czechowickiej. Ale to były dziedzice wtedy. Tutaj to tak się genau na wybory narodowice jeszcze. Tam jest, nie wiem czy to widać, te czerwone światła. To jest gruba Silesia. Jedna z prywatnych grubów we Polsce. Czechy wtedy.